Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest wtorek kolejnego dnia stycznia, kolejnego dnia tego tygodnia, kolejnego dnia tego roku, kolejnego dnia naszego życia, czyli to będzie prawdopodobnie najlepszy wtorek, no na pewno w tym tygodniu, a w każdym razie jedyny w tym tygodniu. Zapraszam na początek, zakrzyknijmy. Good morning, Vietnam! Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w 6 rano o świcie, tudzież w południe, tudzież w nocy, tudzież o jakiejkolwiek porze dnia, kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że w wyniku tego krótko kilkuminutowego oglądania wasze życie odpali do czegoś dobrego. A dzisiaj odpali, bo będzie cytat ze świętego. Tak jak zazwyczaj, kochani, we wtorki, zazwyczaj w sensie od paru tygodni, cytuję wam we wtorki jakichś świętych. Dzisiaj będzie taki święty, który nie jest świętym, w sensie ogłoszonym świętym, czyli taki bez, wiecie, bez plakietki, bez certyfikatu, bez dokumentu, ale że był święty, nie mam najmniejszych wątpliwości, więc posłuchajcie proszę, jakie to będzie dzisiaj zdanie. Trzeba przekonać ludzi, że wiara to dynamit. Moi drodzy, to zdanie ojca Joachima Badeniego, myślę, że większości z was pewnie nie muszę go przedstawiać, czyli świętego, który umarł jakieś 8 prawie że lat temu u nas w Krakowie Dominikanów, Dominikanina, jednego z naszych ojców, który na pewno jest święty i myślę, że wcześniej czy później taką plakietkę dostanie. To zdanie, myślę, jest nam bardzo potrzebne i to zdanie w ogóle pokazuje bardzo, bardzo fajne rzeczy. Pierwsza rzecz oczywiście, nie najważniejsza chyba, jak dla mnie przynajmniej, ale bardzo ważna. Kochani, trzeba pokazać ludziom i to nie chodzi oczywiście o żadne akcje promocyjne, tylko trzeba zrobić z naszego chrześcijaństwa takie coś, żeby ludzie wiedzieli, że to jest dynamit. Dynamit, czyli coś wybuchowego, coś fantastycznego, coś, co nie tyle robi dużo huku i nic z tego nie ma, tylko coś, co ma po prostu ogromną siłę. Kochani, takie pytanie sobie dzisiaj zadajemy. Pierwsze pytanie, tak jak mówię, nie najważniejsze, ale pierwsze. Czy nasze chrześcijaństwo, nasze bycie z Panem Bogiem, to rzeczywiście jest dynamit? Bo bardzo często jestem przekonany, że kiedy ludzie na nas patrzą, kiedy widzą to, jak żyjemy, jak widzą nasze chrześcijaństwo, no to nie myślą sobie, że to jest dynamit, tylko myślą sobie, matko, co za jaskinia, co za ciemnogród, co za nie wiadomo co. I oczywiście, kochani, niektórzy oczywiście ludzie tak czy siak będą tak myśleć. Cokolwiek byśmy nie zrobili, jakkolwiek byśmy nie żyli, cokolwiek byśmy nie mówili, jakkolwiek byśmy nie pokazywali najlepszej strony chrześcijaństwa, znajdą się tacy, którzy tak będą mówić. Ale czasem tak mówią bardzo słusznie, bo my po prostu żyjemy byle jak, żyjemy tak, jakbyśmy w ogóle nie żyli. Więc to jest jakby pierwsza część dynamitu. Ona nie jest najważniejsza. Ja kiedy sobie myślę o tym dynamicie i myślę, że też może ojciec Joachim miał takie coś na myśli i to dla mnie jest najbardziej ważne, że ten dynamit oznacza, że nasza wiara powinna nasze życie rozsadzać, w sensie rozwalać bardzo często, tam gdzie ono jest beznadziejne. Moi drodzy, ja bardzo często wiem, że są takie rzeczy, które powinny już dawno wybuchnąć w moim życiu, w sensie powinny być zniszczone. Powinienem tam podłożyć ładunki wybuchowe, po prostu zgruzować to do zera, tylko ja tego nie robię. I kochani, ja wiem, że wiara moja jest w stanie to zrobić. W sensie, gdybym wiarę przyjął, gdybym żył według niej, gdybym po prostu się nie cackał, gdybym nie macał tej wiary, tylko naprawdę bym w nią wszedł, naprawdę dałbym Panu Jezusowi dostęp do siebie, naprawdę bym mu pozwolił być ze sobą, to ja wiem, że On by strasznie dużo rzeczy wysadził we mnie po prostu. I kochani, dla mnie ten dynamit w tym drugim znaczeniu jest chyba znacznie bardziej ważny. Nie chodzi mi o to, że ten pierwszy nie jest ważny, że nie mamy żyć naprawdę, że nie mamy żyć tak, żeby ludzie widzieli, matko, ale wybuchowy człowiek. W sensie nie wybuchowy, bo mu nerwy puszczają, tylko po prostu jakiś strasznie fajny człowiek, jaki człowiek, który po prostu żyje, który po prostu tętni życiem. To jest ważne, ale dla mnie ważniejsze jest to drugie. Bardzo potrzebuję, żeby mi podsadzić, w sensie podłożyć pod moje różne budowle, które wybudowałem, fałszywe, złe, no po prostu niedobre, nie od Boga pochodzące, egoistyczne, szukające tylko i wyłącznie siebie, żeby pod nie podłożyć dynamit, żeby to po prostu wybuchło i się zgruzowało, no po prostu w cholerę, przepraszam za wyrażenie. Bardzo mi tego potrzeba. I kochani, najgorsze jest to, że ja wiem, że wiara jest w stanie to zrobić, że gdybym tylko dał Panu Jezusowi taką możliwość, że gdybym poszedł na maksa w to, gdybym nie uciekał, gdybym się nie lenił, gdybym po prostu nie marnował czasu, gdybym nie odchodził, gdybym po prostu wszedł w bycie z Nim, to On by to rozwalił. Tylko że ja się boję. Więc bardzo dzisiaj się modlę dla siebie i dla was o łaskę dynamitu. Niech dynamitem po prostu się wszystko wywali, to co ma się wywalić. Wiem, że to trudne doświadczenie. Ja się go w ogóle strasznie też boję, bo to zazwyczaj wywraca życie do góry nogami i potem nie wiadomo co robić, że jak się boi, przeraża, bo ludzie, bo opinie, bo konwenanse, bo to co ja chcę i tak dalej, i tak dalej. Niech wybucha! Niech wybucha, niech wybuchnie, niech już tego więcej nie będzie, jak ja już mam tego dość, żeby po prostu w moim życiu nie było tych wszystkich badziewiew, tylko po prostu niech to wybuchnie i niech będzie już wybuchnięte, mówiąc inaczej. Czyli zróbmy jak najlepszy chrześcijański, dynamitowy wybuch. Ło,
matko, ale się dzisiaj nakrzyczał, no ale jak zdanie świętego, to musiało być krzykowe. Moi drodzy, dziękuję wam za wtoreczek, bardzo serdecznie was ściskam, pozdrawiam Bogusławie, macham wam i tam wszystko jeszcze inne. Miejcie najlepszy dzień, zróbcie dzisiaj, najlepszy dzień w tym tygodniu. W sensie najlepszy wtorek w tym tygodniu, bo to zrobimy najlepszą środę w tym tygodniu. A widzimy się oczywiście, jak mam nadzieję, jutro o 6 rano w kolejnym odcinku. Ściskam, Bogusławie, pa!